Wie, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze z tym. Najdziksze z tym. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń. A tutaj słyszymy Feliciana Andrzejcza. Chyba mi nie wyszło, pomimo iż niosą wciąż na ustach słowa nasze. Z czasem czujesz tylko jak ci żal jest i przykro. Wyścig na szybko poza trajektorię lotu. Mieszanka wódny nerwów, krwi i potu. Te parę kroków znam zbyt dobrze dziś. Złości, wstyd i upór, żeby mrozić słowa w nich. Daj spokój, nic nie upada tak pięknie jak mi do nas. Dysonans po obu stronach tej samej ścieżki. Bo dużo mogą mnie mówić i wymyślać. Kłamią z reguły raz, ty słyszę, że jestem kiepski. A mało było lepszych tu. Spójrz, co więcej dali z siebie kiedykolwiek temu miejscu. 12 rok, żyję tutaj własny cud. Bo skoro widzę cię przed sobą, ty musisz czuć to w sercu. Widzę cię. Wizję, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze z tym. Najdziksze z tym. Słyszę was! Wizję, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje w śni. Wizję, chodźcie do mnie. Wizję, chodźcie do mnie. Rzadko czuję wiatr, jakby martwe morze stało wokół nas. Nie mamy szans stąd iść, jedyna siła jaką znam, to ta, którą dajesz mi. Popatrz mi, niech leci beat, ej! I tracę równowagę jak mi swój rozmach. I chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem, jak mało można życia dostać. Nareszcie zdaje się, że pewnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, zbyt dużo czuję i ty przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej, nie mają widzieć, że nie mam serca. Nie chcę nieść im tego, co mnie tu przekreśla. Ego, bez miasty tu podcina mi krok. 12 rok, żyję tutaj i chcę. Niech nienawidzą mnie za to, kim jestem wciąż. Dopóki czuję cię przed sobą, widzę cel. Reflektor tu. Widzę, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Najdziksze sny. Chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje śni. Wizje, chodźcie do mnie. Wizje, chodźcie do mnie. Wizje, chodźcie do mnie. Wizje, chodźcie do mnie. Panie i panowie, Felicjan Andrzejczak! Zróbcie na niego przeogromny hałas! Zdarzyło to się niedaleko stąd.
zaledwie 20 kilometrów. Czy są państwo gotowi? Żywie trans od góry! Graliśmy koncert w Biesku, nagle puls ma wiadomość. Jakbym oberwał nożem tuż nad przeponą. Podaczy honor, dozwołem do końca. Czułem się jakbym odpływał, tracił z obrazem kontakt. To śmiosiła autograf, nie, nie miałem siły wyjść do ludzi, naszych ludzi, z tej samej gliny. Bez ruchu od 2 godziny, jak złapany na spinik. Nie wierzyłem w rzeczywistości, zakłamany wynik. Szary odniósł mnie do domu, każdy mówił iść się zbadaj. Lekarz by ci wiedzą pomógł, jak wyszedłem z samochodu. Tak między nami latałem jak wiesz 30 centymetrów ponad chodnikami. Są takie chwile, że serce mocniej bije. Jakbyś dostał na rękę w jedną stronę bilet. Wybacz po swoje idę, zlekceważyłem minę. Przecież nic mi się nie stało, w końcu żyłem na tą chwilę. Jeden klub życzył mi, abym upadł na pysk. Nie jeden klub boję drzwi, abym umarł już dziś. Nie jeden klub życzył z tych, którzy walczyli by wciąż żyć. Nie poddajcie ty. Nie jeden klub życzył mi, abym upadł na pysk. Nie jeden klub boję drzwi, abym umarł już dziś. Nie jeden klub życzył z tych, którzy walczyli by wciąż żyć. A słuchaj, a mam takie pytanie. Żona chciała dzwonić po karetkę, widząc to zdarzenie, bo jak miała strach, powoli traciła nadzieję. Powiedziałem jej, pojadę na rezonans, nawet najprostsze badanie, więcej oddaję niż słowa. Błagała mnie, mówiła, że ktoś się poddaje kona. Taka prawda, jedna chwila, nic tu nie zostaje po nas. Żary odniósł mnie do szpitala, kochan czekał już przed drzwiami, jakby wyczuwał ten dramat. Umówione na 9:00, biała sala, urządzenie jak z kosmosu, moja kolejna badania. Są takie chwile, że każdy by cofnął czas, zwłaszcza wtedy, gdy realia uderzają prosto w twarz. Istotne jest to, co w nas, doświadczenie nauką. Dowiedziałem się, że na koncercie wybuchło mi płuco. Życzył mi, abym upadł na pysk. Nie jeden tchu moje drzwi, abym umarł już dziś. Nie jeden tchu życzył z tych, którzy patrzyli by wciąż żyć. Nie jeden klub życzył mi, abym upadł na pysk. Nie jeden klub moje drzwi, abym umarł już dziś. Nie jeden tchór życzył z tych, którzy walczyli by wciąż żyć. Nie poddając się w tym. Dla naszych mam, dla naszych ojców, dla naszych sióstr i braci, za nasze potomstwo, za wszystkich tych, którzy nas kochają, zróbcie wielki hałas! Zawsze pozytywnie patrząc w przód. Chodzimy. Moi drodzy, na chwilę przerywamy męskie granie, ponieważ mamy spotkanie z pewnym bardzo ciekawym człowiekiem. Przy moim telefonie prowadzący programy podróżnicze w telewizji TTV. Kosakowski na tropie oraz wtajemniczeni. Przemek Kosakowski, dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo miło Ciebie słyszeć, bardzo miło być tutaj z Wami. Witam. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać teraz. No, mogą może słychać trochę lepiej, ale myślę, że damy radę, więc nie ma co się przejmować. Słucham. Okej. Wiesz, Przemku, zanim porozmawiamy o podróżach, tak w dosłownym tego słowa znaczeniu, chciałbym cię zapytać o to, jak się zaczęła twoja przygoda w ogóle z telewizją? Kto ci tak naprawdę zaproponował, abyś miał program podróżniczy w TTV? Znaczy, no to jest bardzo jakby taka, to jest długa historia. Nie chciałbym tutaj zanudzić nikogo opowiadaniem o tym. Dosyć to dokładnie opisałem w swojej książce. Natomiast trudno mi powiedzieć, na pewno trzeba by, aby można powiedzieć, że od razu to był program podróżniczy, ponieważ ja najpierw zacząłem pracować przy programie Szósty Zmysł, który rzeczywiście wiązał się z podróżowaniem, ale no, pierwszy sezon tego programu był realizowany tylko w Polsce. I tak się zaczęła ta moja przygoda. Tą propozycję złożyła mi Lidka Kazen, która jest dzisiaj cały czas od 6 lat moją szefową.
No, to była taka sytuacja, że to był taki buz albo przewóz, ponieważ stacja, do której do dzisiaj pracuję, TTV, ona dopiero w tej chwili, wtedy zaczynała swoją działalność. Tak. Nikt nie dawał temu projektowi zbyt wiele szans. No, Litka jakby znała mnie jakby wcześniej, ale tak z takich zupełnie pozazawodowych kontaktów, no bo ona była osobą z telewizji, natomiast ja do czasu, aż się pojawiłem w TTV, nie miałem nic wspólnego z telewizją. No i zaproponowała mi coś takiego, no i to tak zostało. Okazało się, że ludzie lubią oglądać moje programy, że coś w nich znajdują dla siebie. No i tak zostałem. Tak naprawdę, kiedy zacząłem pracę w telewizji, to ja miałem wrażenie, że jest to tylko takie coś jednorazowego, co się zaraz skończy. Może będzie trwało kilka miesięcy, może rok, ale nie sądziłem, że to będzie trwało aż tak długo i jak na razie nie widać, żeby miało się skończyć. Powiem ci, że coś w tym jest, jak mówisz, że ludzie uwielbiają wręcz oglądać twoje programy, chociażby mam taki przykład, ile osób przyszło na spotkanie z tobą w Złotowie. Było no tak, całe kino ludzi. Tak, to prawda. No, tam się też poznaliśmy, prawda? Więc ja bardzo dobrze wspominam ten Złotów, bo to naprawdę było bardzo, bardzo fajne spotkanie. Ja akurat wróciłem wtedy z Indii i to było takie moje pierwsze spotkanie, można powiedzieć, gdzie ja o Indiach opowiadałem, więc to rzeczywiście było dla mnie coś wyjątkowego, no i bardzo fajna jakby reakcja ludzi i bardzo fajny tak z nimi kontakt. No, dobrze będę Złotów wspominał zapewne i mam gdzieś takie wrażenie, że to nie jest mój ostatni raz w tym miejscu. To bardzo miło, ale jeszcze a propos Indii, to tak mi się kojarzy, że opowiadałeś o tym chyba u Kuby Wojewódzkiego. Mm. Dobrze pamiętam? Tak, to prawda, tak. To ja byłem wtedy jeszcze przed wyjazdem, więc mieliśmy jakby, wiedzieliśmy już gdzie pojedziemy, wiedzieliśmy jakie tematy będziemy podejmować, no ale wiesz, taka informacja, którą można przeczytać, że my, albo wiesz, my dostajemy jakby informacje na temat tego, co się będzie działo w czasie realizacji i odpowiednio wcześniej przygotowujemy się do tego, ale na pewnego rodzaju doznania nie można się przygotować i to było jedno z tych, więc ja wiedziałem, że będziemy w Kalkucie, wiedziałem mniej więcej, co będę robił, ale i tak, kiedy te rzeczy zaczęły się wydarzać, no to było to coś, co absolutnie mnie zaskakiwało, a nie rzadko szokowało. A tym bardziej jesteś ciekawą według mnie osobą, dlatego że nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale jeszcze 5 lat temu, Przemek, nie byłeś całkowicie znany ludziom. No tak, to jest coś szokującego, no, to prawda, że to tak szybko się zmienia, bo ja pamiętam, że przecież te kilka lat temu, no, kiedy zaczynałem w telewizji, no to kompletnie nikt nie miał pojęcia, kim ja jestem, no takie rzeczy się dzieją czasem. A sam mówisz o sobie, że nie jesteś podróżnikiem, tylko celebrytą. Dlaczego tak uważasz? Wiesz co, ja po prostu mówię to też trochę z taką przekorą i przekąsem, natomiast to rzeczywiście coś w tym jest. Wiesz co, ja poznałem wielu prawdziwych podróżników, no, czyli ludzi, którzy jakby sami wybierają sobie kierunki, sami zbierają cały swój ekwipunek, sprzęt, zabiegają o pieniądze, to masę wyrzeczeń takie podróżowanie, w takie odległe zakątki przynajmniej. Kosztuje i pieniędzy, i wyrzeczeń. Natomiast no ja mam o tyle łatwość, że pracuję w telewizji, no i ja praktycznie podróżuję bez wysiłku i trzeba też wziąć pod uwagę, że moje podróżowanie to tak naprawdę jest podróżowanie zespołowe. To nie jest tak, że ja jeżdżę sam.
jeżdżę ja, jeździ cała moja ekipa, o której nie można zapomnieć, bo to są ludzie, którzy dzielą ze mną wszelkie niewygody w podróży, a kiedy przychodzi co do czego, to ja zbieram dla siebie całą śmietankę, więc to są chłopaki i dziewczyny czasem, to są moi operatorzy, dźwiękowcy, reżyserzy, którzy czasami się zmieniają, mój producent, więc to jest cały zespół ludzi, a i tak to nie jest koniec, bo potem, kiedy przyjeżdżamy, ten cały materiał jest dawany do montażu i tam znowu siedzą montażyści, więc to moje podróżowanie jest rzeczą, która tak naprawdę ma taki charakter no zbiorowy trochę i nie jest do końca takim podróżowaniem jakby, my jedziemy też po coś, my jedziemy realizować, to nie jest podróżowanie dla samego podróżowania, my jedziemy realizować program. Więc jest to taka różnica, więc ja czasem, jeżeli ktoś mnie traktuje, mówi, że jestem podróżnikiem, to mam do tego pewnego rodzaju dystans i chyba ten dystans chcę jakby podkreślić, mówiąc to, co mówię. A powiedz mi, potrafiłbyś określić, jaki jest główny zamysł tych programów? Co byś chciał w takich programach pokazywać? Czy masz jakieś konkretne przesłanie? Nie, wiesz co, jeżeli ja miałbym powiedzieć, co ja bym chciał pokazać w swoich programach, to wydaje mi się, że ja bym po prostu chciał pokazywać ludziom, że świat jest bardzo nieoczywisty i że świat jest bardzo złożony, kolorowy, rozległy i żyją różni ludzie na tym świecie. Czasem mam takie wrażenie, że my tak jakby znamy ten obszar, w którym żyjemy i uważamy, że to jest coś, co jest całym światem, a tak nie jest. Więc chciałbym w jakimś sensie chyba pozwolę sobie na taką aroganckie może stwierdzenie, że chciałbym trochę otwierać ludziom oczy i pokazywać im, że świat jest po prostu wspaniały. Ale tak myślę sobie, że nie tylko otwierasz ludziom oczy, ale tak naprawdę otwierasz oczy samemu sobie. A tak, to oczywiście, to jest ważne. Ja czasem mówię, że jestem w tym swoim całym podróżowaniu dosyć egoistyczny, bo ja nastawiam się przede wszystkim na to, żeby samemu przeżyć i samemu doznać, prawda? No oczywiście, tak. Wiesz, przede wszystkim pracujemy nad programem, ale tak naprawdę to, co ja tam przeżywam, jest dla mnie najważniejsze. Aha. A powiedz mi, miałeś taki moment, bo jak wiemy, doświadczyłeś wiele, zobaczyłeś wiele różnych rzeczy. Miałeś taki moment, że pomyślałeś sobie, kurczę, zostawiam tą robotę, to już dla mnie za dużo? Nie, nigdy nie miałem czegoś takiego. To oczywiście czasem jest bardzo trudno. Czasem oczywiście, że były jakieś, są i zapewne będą momenty zwątpienia i momenty, w którym po prostu już człowiek nie ma siły. To oczywiście miałem też coś takiego, natomiast no, to jest dla mnie niesamowita przygoda, która ciągnie się od 6 lat i dla mnie to jest coś no, absolutnie niezwykłego. Ja chciałbym to robić, dopóki pozwolą mi siły, natomiast no, zdaję sobie sprawę, że będę to robił, dopóki ludzie będą chcieli to oglądać. No tak, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, aby mieć w sobie taką siłę, aby mieć w sobie takie przekonanie, przede wszystkim dla siebie, prawda, że to, co robię, ma sens i to ogromny. Ale chciałem cię o jedną rzecz zapytać, czy pamiętasz jakąś taką wyprawę, która była dla ciebie jakoś szczególnie ważna, albo wiele cię nauczyła, wiele ci pokazała też.
Wiesz co, ja myślę, że nie mogę powiedzieć, nie mogę wskazać tutaj jednej takiej sytuacji, jednej takiej wyprawy, bo było ich kilka. No ja myślę, że jedna z najważniejszych takich sytuacji zdarzyła się rok temu, kiedy na przykład pojechaliśmy do Ameryki Południowej, gdzie ja tam brałem udział w różnego rodzaju ceremoniach bardzo starych, takich etnicznych, indiańskich. No i był taki moment, w którym ja w ramach takiej ceremonii zostałem pozostawiony w dżungli bez jedzenia i bez picia na 4 dni i 4 noce. I to było naprawdę coś z jednej strony strasznego i okropnego, bo ja, to jest chyba naturalne, po prostu bałem się. Ja nigdy nie byłem w dżungli, to był mój pierwszy raz, a to zostałem zostawiony zupełnie sam. Więc to było coś, co mną wstrząsnęło i tak czasem zastanawiam się, że nie wiem do końca, jak to się stało, że mi się udało dotrwać do końca, ale udało mi się. No i uważam, że to było dla mnie bardzo ważne. To był wstrząs, ale też taki, wydaje mi się, że ostatecznie dosyć pozytywny, bo dużo mi pokazał pewnych rzeczy o mnie samym. Więc to niewątpliwie było coś bardzo, bardzo wartościowego. Pokazał, takie sytuacje pokazują ci twoje słabości? Tak, moje słabości, ale też pewnego rodzaju prawdę o mnie samym, więc to myślę, że warto zapłacić cenę strachu za dowiedzenie się czegoś na swój temat. I zgodzisz się ze mną? Nie wiem, ja mam taką jakąś teorię na ten temat, ale to chyba jest prawda, wydaje mi się, że takie podróże, takie doświadczenia, takie sytuacje, których doświadczyłeś, pomagają jakby jeszcze bardziej doceniać życie i to, co od niego dostaliśmy. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście, zgadzam się jak najbardziej, masz w 100% rację, to jest, to sam bym lepiej tego nie ujął, to jest właśnie coś, myślę, że to jest coś najważniejszego, tak naprawdę to jest absolutnie fundamentalna wartość. Bo pamiętam, jak opowiadałeś, tylko przypomnij mi, gdzie to było, że spędziłeś ileś czasu w trumnie. Oj, żeby to była trumna, to byłoby bardzo komfortowe przeżycie. Byłeś zakopany, prawda? Tak, ja byłem zakopany i spędziłem ponad 40 minut zakopany, no to nie był taki regularny grób, bo to było trochę ponad pół metra. Mimo wszystko, no spędziłem te 40 minut pod ziemią i to było straszne, to było koszmarne doświadczenie, które jednak też coś mi dało. Ja wtedy właśnie zrozumiałem, jak wspaniałym darem i wspaniałym przywilejem jest życie. Ale nie mogę tego nikomu polecić. Natomiast to jest właśnie jedno z takich doświadczeń, które nas zmieniają w jakiś sposób i powodują, że zaczynamy patrzeć na świat z trochę innej perspektywy. A jak przeżyłeś to w ogóle? A czasem jak o tym myślę, to się do dzisiaj zastanawiam, jak ja to przeżyłem. Nie wiem, no po prostu ja pamiętam, że kiedy prosiłem o to, kiedy dawałem sygnał do tego, aby mnie wykopano, no to byłem na absolutnie u kresu wytrzymałości i wiedziałem, że po prostu nie jestem w stanie już ciągnąć tego dziwnego eksperymentu dalej, więc to było naprawdę coś bardzo, bardzo masywnego, bardzo mocnego. I chciałbym jeszcze na moment wrócić do tematu Indii, bo opowiadałeś o tym na spotkaniu w Złotowie. Było wiele takich historii mrożących krew w żyłach, ale mógłbyś opowiedzieć taką jedną, która najbardziej jakby została w twojej głowie? Myślę, że to jest taka, ja chyba wspominałem na tym spotkaniu, myślę, że to jedna z takich rzeczy, która mi bardzo utkwiła i która będzie chyba do wspomnienia w tej chwili zawsze we mnie, to
to taki moment, kiedy ja rozmawiałem z człowiekiem, który właśnie pożegnał się ze swoją mamą, ponad 90-letnią, tak, która zmarła, i on ją przywiózł do Varanasi, czyli do takiego świętego miejsca hinduizmu. I on tam według rytuałów indyjskich po prostu ciała są palone. I on po prostu położył swoją mamę nieżyjącą na stosie i ona płonęła, kiedy ja z nim rozmawiałem. To było dla mnie wstrząsające, że on się uśmiechał. On się uśmiechał i był taki szczęśliwy. Ja go zapytałem, jak może rozmawiać z uśmiechem na ten temat w takim momencie, a on powiedział, że on nie widzi powodu, żeby być smutnym, ponieważ on wie, że jego mama w tej chwili jakby kończy swoją doczesną wędrówkę w taki sposób, w jaki zawsze marzyła, czyli jest palona na brzegu Gangesu, świętej rzece w Varanasi, świętym mieście, że ona bardzo tego pragnęła, to jest pierwsza rzecz. I on spełnia jej życzenie, jej marzenie i dlatego czuje się spełniony jako syn. Ale druga rzecz, która była dla niego jeszcze bardziej istotna, to jest to, że on wiedział, że jego mama, która, tak jak mówię, była stara, ona już nigdy więcej nie będzie cierpiała. I to było dla niego coś najważniejszego i on przeżywał naprawdę to jako radość. To było dla mnie szokujące. I mimo tego, że jest jakiś sens w tym, co on powiedział, to jednak dla mnie, człowieka wychowanego w innej kulturze, jest to z jednej strony nauką, ale z drugiej strony też szokiem. Ja nie potrafię tak myśleć. Myślę, że my nie potrafimy tak myśleć. Nawet jeżeli byśmy się zgodzili z taką argumentacją, to będzie to dla nas coś szalenie dziwnego. Chyba powiem ci więcej. Nikt nie potrafi tak myśleć. No, myślę, że tak. I powiem ci, że wspomnienie jego uśmiechu, kiedy ze mną rozmawiał, takiego czystego zupełnie, to nie był śmiech człowieka, który się szydzi czy naśmiewa, to był uśmiech człowieka szczęśliwego, dlatego że zrobił coś dobrego. I to myślę, że to jest wspomnienie, które zostanie we mnie do końca życia. Ach, aż trudno to sobie wyobrazić, prawda? Tak, tak, to prawda. A jakie są teraz plany na przyszłość? Plany na przyszłość mam takie, że rozmawiamy chyba w ostatnim momencie, kiedy jeszcze mogę rozmawiać, ponieważ no teraz się zaczynają oczywiście święta. To ci od razu życzę wszystkiego dobrego i żebyś spędził to szczęśliwy ten czas. Tobie również, bardzo dziękuję. Dziękuję. Natomiast zaraz po świętach praktycznie ja się pakuję i wyjeżdżamy do Gruzji. To będzie kolejny wyjazd w realizacji trzeciego cyklu wtajemniczenia. No i od tego momentu to będzie tak co trochę taki wyjazd. I to tak już potrwa do lata, ponieważ już no tak późnym latem będziemy musieli naprawdę bardzo się skoncentrować na tej całej pracochłonnej i energochłonnej w stronie telewizji o nazwie postprodukcja, czyli montowaniu, przygotowywaniu tych materiałów do emisji. No ale w tej chwili będzie bardzo intensywnie w terenie, więc to będzie Gruzja, najprawdopodobniej będzie to też Ameryka Południowa, najprawdopodobniej też będzie to Afryka, Portugalia chyba. No i znając się, na pewno coś jeszcze wyskoczy po drodze, bo to jednak kilka miesięcy jeszcze jest. Właśnie chciałem cię jeszcze zapytać a propos wyprawy, tak na koniec. Ile czasu trwa taka wyprawa? Przepraszam, ile czasu co? Ile czasu trwa taka wyprawa? Aha, to zależy. My, ponieważ, tak jak mówię, no, pracujemy w telewizji. I jakby ktoś za tę wyprawę płaci, prawda, i ktoś wymaga jakiegoś efektu. My nie możemy tam jechać sobie i powoli, spokojnie realizować, tylko no, musimy to zrobić w miarę jak najszybciej. Dlatego my przeznaczamy około tygodnia na odcinek. Czyli to pół godziny, które w telewizji, to jest mniej więcej tydzień naszej pracy. No ale to są też sytuacje, że wtajemniczenie jednak dotyka takich tematów, że bardzo często jest dosyć duży kłopot, żeby się w ogóle w takie miejsce dostać. Ja pamiętam, że w poprzednim sezonie, kiedy realizowaliśmy na Sumatrze zdjęcia, to
od momentu wyruszenia z Polski do dotarcia na miejsce minęło 3 dni. Mimo tego, że większość drogi przelatywaliśmy samolotami, ale to było masę przesiadek. Potem płynęliśmy, pamiętam, promem, a kiedy dopłynęliśmy promem na miejsce, to musieliśmy wsiąść w łódki takie chybotliwe, wydubane z jednego kawałka drewna i jeszcze cały dzień płynąć w górę rzeki. Więc mówię, że tydzień, ale to czasem się rozwleka na dłużej. No ale tak jak mówię, też staramy się to robić, żeby to było jak najbardziej sprawnie. A podczas spotkania pamiętam, powiedziałeś coś takiego, że nie wyobrażasz sobie, żeby mieszkać sobie gdzieś indziej niż w Polsce. Podtrzymujesz tak, to? Oczywiście to podtrzymuję. To ja też tam chyba wspomniałem, że to nie jest tak, że ja jestem jakby takim bezkrytycznym człowiekiem, którego zachwyca wszystko to, co się dzieje w Polsce. To wcale tak nie jest. Po prostu ja czasem mam wrażenie, że jestem po prostu skazany na Polskę. Ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie wyobrażam sobie mieszkania gdzie indziej. Natomiast to nie jest tak, że jestem bezkrytyczny, tak jak mówię. Tylko, że byłem już w tylu miejscach, rozmawiałem z tyloma ludźmi i ludźmi, których bardzo często bardzo lubiłem i oni lubili mnie. Natomiast oprócz już tego wszystkiego, no jednak miejsce moje jest tam, gdzie mówi się językiem polskim i gdzie się urodziłem. No tak mam, nie potrafię tego zmienić. Jestem już w takim wieku, w którym wiem już pewne rzeczy o sobie i wiem, że to jest rzecz, która się nie zmieni. Tak. Przemku, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę i mam do ciebie jeszcze jedną prośbę, abyś się ze mną nie rozłączał jeszcze przez moment. Dobrze, oczywiście. To ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z naszej rozmowy. Oczywiście, jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że słuchacze również. Dajcie mi znać w wiadomościach, jak wam się podobało. Ja jeszcze na moment wracam do Przemka, a was zostawiam z muzyką z męskiego grania.